Z dawnego rynku w Koszalinie otwiera się piękny widok na główną świątynię tego miasta, niegdysiejszą farę, a obecnie katedrę niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Kościół powstał relatywnie bardzo szybko, bo w ciągu zaledwie 33 lat. Budowę ukończono w 1333 roku, a koszty pokryła Rada Miejska. To zaś świadczy o znacznej już zamożności tego miasta, bowiem rozmiary budowli są znaczne. Oczywiście na skalę średniowiecznej fary miejskiej, ale nie gotyckiej katedry. Ta bowiem byłaby zauważalnie większa. Kościół powiela schemat najczęściej stosowany na Pomorzu w średniowiecznych budowlach sakralnych. Szeroki korpus nawowy, niższe i węższe odeń prezbiterium oraz jedna masywna wieża. Rzadkim na tych terenach rozwiązaniem jest pokrycie dachowe naw bocznych. Nie ma tu jednolitego dachu nad całą nawą. Zamiast niego zbudowano szereg osobnych daszków przekrywających poszczególne przęsła. Pozwoliło to na dekoracyjne opracowanie ich szczytów, urozmaicając bryłę. Wieże dekorowano blendami, czyli wnękami przypominającymi zamurowane ślepe okna. To stąd nazwa, od niemieckiego blind, ślepy. Wnętrze uformowano jako bazylikę, czyli taki kościół, w którym nawy boczne są niższe od głównej, a każda z naw ma własne okna. W nawie głównej sklepienia są gwiaździste. Takie same rozpięto w nawach bocznych. Podobnie jest w prezbiterium. A nazwa tego typu sklepień wzięła się od podobieństwa rysunku ich żeber do gwiazdy. Wnętrze jest niemal pozbawione wyposażenia. Przyczyną tego stanu nie są jednak zniszczenia ostatniej wojny, tylko dawniejsze dzieje kościoła. Oto od 1534 roku świątynią władali protestanci, których liturgia wyżej stawiała surowość, a nawet ascetyzm wnętrz niźli przepych, tak częsty w kościołach katolickich czasów baroku. Z dawnego wyposażenia przetrwały właściwie tylko piękne gotyckie figury rzeźbione w lipowym i olchowym drewnie przez Andreasa Wenzla z nieodległego Iwięcina. Były one niegdyś częścią okazałego tryptyku, wykonanego około 1512 roku. Konstrukcja tego szafkowego ołtarza zniszczała doszczętnie, a rzeźby w latach 70. XX wieku posadowiono na współczesnej instalacji. Nieprzychylni nazywają ją dla oczywistego podobieństwa anteną radarową. Ale rozwiązanie jest niebanalne, a nawiązując do dawnej konstrukcji gotyckiego ołtarza, pozwala pięknie eksponować dobrej klasy rzeźby.
Wielkie figury z części środkowej to Matka Boska z Dzieciątkiem, Święci Janowie, Chrzciciel i Ewangelista, oraz święci biskupi Stanisław i Wojciech. Obecność tych ostatnich świadczy chyba o trwałości wpływów polskich na tych terenach jeszcze w XVI wieku. Mniejsze figury uosabiają apostołów i innych świętych. Hermy, popiersia z dawnej predelli, czyli podstawy ołtarza, to wyobrażenia Matki Boskiej i świętych dziewic Małgorzaty, Barbary, Katarzyny i Doroty. Na belce w łuku tęczowym oddzielającym nawę od prezbiterium zawieszono XIV-wieczny krucyfiks. Wykonał go być może mistrz kształcący się w nadbałtyckim Wismarze. W latach 60. XX wieku rozebrano drewniane empory, wewnętrzne balkony stanowiące spuściznę po ewangelickich włodarzach kościoła, a umieszczone w połowie wysokości naw bocznych. W kruchcie pod wieżą po wojnie umieszczono kamienną płytę nagrobną Petera Kamekę z Łasina, wykonaną w duchu renesansu, a raczej manieryzmu w 1613 roku. Tu również pomieszczono kamienną chrzcielnicę wykonaną na Gotlandii w XIII wieku. Diecezję erygowano tu w 1972 roku, na ziemiach po wiekach odzyskanych. Od tej pory Koszalin dzieli rolę stolicy diecezji z tysiącletnim Kołobrzegiem. A dawna fara w hanzeatyckim Koszalinie jest dziś katedrą. Thank you.